kochani, cię przychodzę do Was z filmikiem pod tytułem Lazy Day, Tag and Routine. Jest to filmik typowo dla leni. Pokażę Wam, co robię w taki mój leniwy dzień, kiedy po prostu Wy myślicie, że leżę i tak naprawdę to ja leżę. Tylko leżę, ale nie. Ja nie tylko leżę. Ogólnie wiem, że nie robiłam ostatnio filmików i strasznie chciałabym za to przeprosić, ale po prostu mam tyle nauki, że to jest jakaś masakra i niestety ta główka nie umie tego pojąć tak szybko, jak powinna. I niestety taki jest tego wynik, że nie mogę nakręcić filmików, też po prostu się uczę. I mój dzień aktualnie wygląda tak. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky and in the dark. Interesujące, prawda? Teraz możecie się spodziewać kilku nowych filmików na moim kanale, ale oglądajcie filmik do końca, ponieważ mam na końcu taką małą prośbę do Was, może coś jakiś specjał, więc zapraszam do oglądania już tego filmiku. Dzień zawsze najlepiej rozpocząć od jakiejś rozgrzewki. Wiecie, najlepiej to po prostu rozciąganie. O, to jest właśnie moje rozciąganie, bardzo ambitne, jak widzicie. No i ogólnie zawsze robię kilka figułków i w ogóle... Tak, robię dziwne rzeczy w łóżku. To dziwnie zabrzmiało. Potem gdy się już bardzo zmęczy, bo jak widzieliście, ta rozgrzewka była bardzo ambitna. Po prostu biorę mój telefon i przeglądam jakieś portale społecznościowe. I ogólnie tak spędzam jakąś godzinę, półtorej, nie wiem naprawdę ile. Potem biorę moje ulubione papcioszki. I sądzę, że jednak w końcu trzeba zrobić coś ze swoim życiem, więc staram się przygotować do dnia. Ale tak nagle sądzę, że nie, lepiej wziąć bluzę i się po prostu zakreblować jej. Najlepszym napojem na taki dzień jest kawa. Człowiek, który wymyślił kawę, jest dla mnie po prostu Bogiem. No i nagle tak sobie myślę, a może jednak gdzieś wyjść na dwór ze znajomymi czy coś, więc się maluję. I ogólnie tak w połowie malowania sądzę, a nie, nie chce mi się. Więc po prostu kończę już to wszystko, bo ogólnie jednak mam jeszcze czasami taki zamysł, że może jakieś zdjęcia na bloga w domu zrobię, czy nawet nakręcę ten filmik na YouTube'a. Ale nie. To jednak nie. Teraz robię jakiegoś tam Messi Boma, czy jak to tam się nazywa inaczej, samuraja. I ogólnie to mi się rozwala po jakiejś godzinie, więc zawsze robię to znowu i znowu i znowu. Posta na bloga. Po prostu miałam wtedy już jakieś gotowe zdjęcia zrobione dzień wcześniej i sądziłam, że w końcu warto coś napisać. Pisanie posta zajmuje mniej więcej 2 godziny, 3, bo jednak kiedy chcę napisać coś ambitnego, to już się za tego naprawdę biorę. I robię też jakieś ładną obróbkę zdjęć. Właśnie robię ją w Photoscape, w Pixmonkey i jeszcze w Pomelo, które są moimi ulubionymi programami. Photoshopa jeszcze za bardzo nie ogarniam, więc jeszcze go nie używam. Czy oczywiście filmiki moich ulubionych amerykańskich dziewcząt, ale oczywiście nie zapominam o Polkach i stylizacja jest po prostu moją ulubioną. No i sobie myślę, że warto się pouczyć, wiecie, tak dokształcić się, w końcu w tym tygodniu mam dużo nauki i tak może coś zrobić kilka dni wcześniej, żeby się pouczyć, ale nie. Rodzice wyszli z domu. I co najlepiej wziąć? Wziąć strój i pójść potańczyć. Tak, mam wolny salon, mogę w końcu potańczyć. Lepiej zrobić sobie trochę miejsca. O tak.
I tu ma ogólnie się rozgrzewam. Jeśli chcecie jakieś ćwiczenia rozciągające, to możecie pisać w komentarzach, gdyż jednak w tym jestem dosyć doświadczona i mogę wam kilka rzeczy pokazać. Teraz, jak widzicie, tańczę. To są po prostu jakieś moje układy z zespołu albo moje improwizacje. No i znowu wracamy do nauki. W Hani Montanie, kiedy była mała, był odcinek, kiedy Miley po prostu jeździła na desce i uczyła się. I to nie działa. Nie próbujcie tego, to w ogóle wam nic z tym nie pomoże. Ale możesz sobie zawsze pojeździć, kiedy wam się nudzi. Lubię czasem poczytać. Co ja gadam, czasami ja uwielbiam czytać. Ale bardzo często wybieram książki, które już kiedyś czytałam. I to są właśnie na przykład Igrzyska Śmierci Kosogłos, który zaraz ma premierę filmową. Druga część oczywiście. No i chciałam go sobie jeszcze bardziej przypomnieć. I zawsze, ja bardzo często robię coś takiego. No i właśnie możecie się w najbliższym tygodniu spodziewać nowego filmu związanym właśnie z tym filmem. No i teraz oglądałam sobie Harry'ego Pottera, moją największą miłość od lat. No i nie sądzę, żeby to się kiedykolwiek zmieniło. Po prostu rozsiadłam się i to jest takie kompletne zrelaksowanie. Na koniec dnia postanowiłam obejrzeć jakichś youtuberów. No i jak zwykle wybrałam mojego ulubionego Jorge Blanco, który jest od zawsze. Ostatnią rzeczą, którą robię w ciągu dnia, to jest po prostu wypicie kubka mleka z miodem. To jest najlepsze picie na świecie i naprawdę wszystkim polecam, którzy jeszcze tego nie próbowali. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał i bardzo chciałabym teraz podziękować za ponad 100 łapek w górę do ostatniego filmiku, 100 nowych subskrypcji w ciągu 2 tygodni i 3000 wyświetleń do ostatniego filmiku również, gdyż po prostu to jest dla mnie coś takiego, co mi, to nie jest dużo, ale jednak to mnie tak ucieszyło, kiedy to zaczęłam, bo jednak zaczęłam, że moja praca w końcu jakiś progres ma i się z tego tak cieszę, że po prostu dziękuję wam bardzo. No i teraz chciałam powiedzieć, że na 500 subskrypcji, więc kiedy będzie 500 subskrypcji, ja zrobię nowy filmik z Q&A i mam nadzieję, że teraz będziecie zadawać tam na dole pytania w komentarzach i po prostu na nie odpowiem w kolejnym filmiku, to znaczy w tym, kiedy będzie już 500 subskrypcji, bo jak już mówiłam, kolejny filmik będzie o Igrzyskach Śmierci, więc zapraszam do oglądania, subskrybowania oczywiście mojego kanału i lajkowania wszystkich moich filmików. No to pa, pa!